Brawo tu. Notabene, firma Tomka, wszystko dla Pana wykonuje pamiątkowe medale ufundowane przez Pana Raimunda Gosiołka. Wspaniale wykonane medale, solidne, na pewno pamiątka na długie lata. Gratulujemy z ogromną przewagą. Tomasz Szymkowiak. Czasem 30 minut i 12 sekund. Brawa. Tak się biega mężczyźni, myślę, że w Czerniejcu też czerniejskie akcenty też usłyszymy. Mamy mnóstwo robotników Czerniejewa na trasie. Można powiedzieć, że całe rodziny wręcz biegną. Wiem przynajmniej, że rodzina Chmurów na pewno biegnie, czyli pani Marta, pan Piotr, a potem pewnie jakaś połówka. W sensie, że albo mąż, albo żona, w tym sensie w tym sensie połówka oczywiście. Także mamy mnóstwo zawodników Czerniejewa. Oni w większości biegną w charakterystycznych koszulkach. Czerniejewo biega, biegają w tych koszulkach. Nie tylko w Czerniejewie, biegają na trasie podczas każdego startu, jaki próbują zaliczyć w całej Wielkopolsce. Więc w tej grupie głównej, jakby biegowej, na pewno kilku zawodników Czerniejewa się pojawi. Muszę wypatrywać koszulek zapisem Czerniejewo biega. Mnóstwo zawodników Czerniejewa. Jest, o, witam panią Półmistrz, serdecznie witamy. My przyjechaliśmy panią podczas dekoracji na biegach młodzieżowych i niestety musiał pan Półmistrz zastąpić. To jest piękno, ale dziękujemy za przybycie, sympatycznie. Biegnął drugi zawodnik i uwaga, za to co mówiłem, walka do ostatnich metrów i tak jest. I już Państwu mówię, pięknie, walka do ostatniego metra i prowadzi z siebie drugie miejsce i za drugie Marcin trzecie miejsce. Prowadzi serwis z Ukrainy i zawody Marcin Krosno-Odrzańskie. Muszę zobaczyć, że Państwo skąd do nas przyjeżdżają zawodnicy, jak z Polski. Bo pomimo tego, że mały bieg, mały czerny, to jakże sympatycznie u nas można spędzić tę chwilę. Kibicując, biegając, przemijmy atmosferze. Zazwyczaj tak jest, że na tych niemasowych biegach, bo tak można powiedzieć, tych małych, tych elitarnych, jest znacznie lepszy klimat niż na tych, gdzie biegają tysiące i tak naprawdę nikt o nikim nic nie wie, a tutaj się nie wie. Sympatycznie dla każdego, mnóstwo braw, mnóstwo atrakcji, mnóstwo przyjemności. I jest kolejny zawodnik. I za chwilkę, gdy Państwo tu będzie się robiło gęsto. Tak, bo tutaj elita z ogromną przewagą biegnie, a za chwilę będzie, ci, którzy biegają dla rekreacji, dla przyjemności. Oczywiście dla nich też się, i Rezulak Paweł z Orchowa. Oczywiście dla nich też się jest ważny czas, jak najbardziej każdy z nich pobija rekordy życiowe. Oni cały czas gdzieś jakiś ranking prowadzą, ale to mimo wszystko jest rekreacja. Większość z tych zawodników biegających żeruje po pracy, nierzadko po ciężkiej pracy, po wielogodzinnej pracy. Nierzadko są to murarze, elektrycy, ślusarze, agent elektryczny, już właśnie mówiłem, wykarze, którzy pracują, drodzy Państwo, w sezonie po kilkanaście godzin ciężko na dachach, w okopach, na słupach elektrycznych, oczywiście w ogromnym niebezpieczeństwie cały czas. Więc tutaj żartując oczywiście z tymi sytuacjami, ale rzeczywiście tak jest, że oni pracują po kilkanaście godzin, a potem jeszcze idzie wieczorem pobiegać. I to nie jest tak, że rzeczywiście mogą chcą się relansować, tylko czasami, a nawet w większości, pobieganie pomaga w wyrzuceniu z siebie stresu całodniowego związanego z zawodem, z odpowiedzialnością podczas pracy, za takie wyciszenie się, rozładowanie tej negatywnej emocji, negatywnej energii, a naładowanie takim spokojem, więc oni
dzięki temu sobie sami pomagają, biegając, a przy okazji oczywiście biją rekordy życiowe. I to, co mówiłem wcześniej, przy biegach młodzieżowych dają wspaniały przykład swoim dzieciom do naśladowania, godny przykład do naśladowania, bo jak widzimy, że widzieliśmy, że im starsze dzieci nasze, tym no, mniej chętni uczestniczą w jakiejkolwiek aktywności, rekreacji, która męczy, wolą tablety i inne atrakcje, skuterki i tak dalej, a bieganie, no niekoniecznie, a chcielibyśmy, żeby to się zmieniło. My, miłośnicy biegania, chcielibyśmy, żeby rzeczywiście cała Polska biegała i następny zawodnik, brawa! I już widzimy, kolejny zawodnik, teraz zacznie się już gęsto, zawodnicy zaczną biegać, rzeczywiście już nawet te i Wesołowski Szymon z Niezna i Kramer, brawa, brawa! I kolejny zawodnik. Mamy Pilarski Adam, Gniezno. O, pan Adam Pilarski desen od dowodu zgubionego. Tak jest. Tak, odebrał, super. Ale później był na rozgrzewce, dlatego gdzieś tam się zapóźnił. Zajęty był rozgrzewką do biegu głównego. Ale oczywiście u nas służby czujne. Zaraz w domu, który wrócił do właściciela. I Pilarski, który daje znak, że pierwszy zawodnik z kijami maszeruje. I gdzie to będzie? Czy to będzie pani Agnieszka rzeczywiście Mielecka z kijami? Gdzie okaże za kilkadziesiąt sekund, bo już ją widzimy, znaczy zawodnika widzimy. A nie potrafi jeszcze ocenić, czy to jest pani, czy pan. I mamy też kolejnego biegacza. A widzę, z kijami to jest pan. O, widać, na telebimie, tak. I widzimy, chyba to jest to, co widać, to chyba Mikołaj biegnie, płynie. Chyba tak, jest, zobaczcie, ta charakterystyczna koszulka właśnie, o której mówiłem, czerniebo biega. A z kikami to jeśli dobrze widzę po sylwetce, to paru miast chyba Mikołaj. Ale Mikołaj, to jest zawodnik czerniewa. Mikołaj, już to czas 37 minut. No to już, szanowni państwo, jeśli ktoś tak się amatorsko zajmuje, to już trzeba to wybiegać. Żeby 37 minut nabiegać, to już trzeba trochę nóżkami przebierać i ta wydolność musi być już organizmu wypracowana. A nie, pomyliłem się, to wypełniony zawodnik, podobna sylwetka z kikami, podobna sylwetka. I zaraz pan sobie co to jest. Ten sprytny system pokazuje, kto mi jadę mety. Brawo, gratuluję. Kędzierski Arkadiusz Strzeleczna, Kijkowe Strzeleczno. Gratulujemy serdecznie. I kolejny zawodnik. I pan Łucja ze Swarzędza. I kolejny czerwieniu, proszę. No, za to pójdzie w walkach. Młodszy pomagał starszego, a to starszy był wczoraj na imprezie, nie dał rady. Czerwieniu biega rodzina Maćkowiaków. Nie wiem, czy ojciec też na trasie jest. Się kibicuje, jest na trasie, dostaje syn, że jest ojciec też na trasie. Cała rodzina Maćkowiaków biega. I kolejny, bo na Arkadiusz nie zna. I Olejniczak Dawid Kaczanowo, najgrany z września. Wilgiel Tomasz z Osińca, tutaj występujący pod klubem Belux. I mamy to niemiecka Agnieszka Dosawa Kiki, pierwsza pani. Nawrocki pion zaraz serwo, brzmi na szpiku. Pierwsza pani kategorii Nowi Głogi, z tego co wiem, kategoria Nowi Głogi, jak co roku, będzie nawiązana nagrodą specjalną, nagrodą niespodzianką, którą wybuduje pani Edyta Węsiołek, pan Stańczyk Janusz Poznań, piękna lekę. Nagrodą, którą wybuduje pani Edyta Węsiołek, na pierwszych trzech pań, kategorii Nowi Głogi. Są fundowane nagrody, specjalne nagrody, niespodzianki, więc prosimy panie startujące tej kategorii, by czekało w rekuracji. I kolejni zawodnicy, Małkowski Jacek, Kędzior Mateusz, Nowodrocki Piotr, Koleczka Marcin, o, to są ci, którzy pracują właśnie, pracują długo i biegają. Grzega Tomasz, Silińska Marzena, kolejni zawodnicy. Okay.
I Świdnicka Marzena, drodzy Państwo, Świdnicka Marzena to jest właśnie Marzena Pudrzyńska, która w Czerniewie mieszkała, która wygrywała w czerniewieckiej biegi, która osiągała w polskim bieganiu bardzo dużo swojego czasu i nadal widzimy, kontynuuje to, co zaczęła, czyli przynajmniej może w innej formie, może mniej intensywnie, ale cały czas w ruchu. Przypominam, że Państwo, o ściąganiu chipu za metro. Oddaję chipy, żeby nie pójść z tym do domu, bo to się nie przyda nikomu. Zupy na tym nie nagotujemy, a fajnie było, żeby firma obsługująca nasze metrę wyjechała z całym zespołem chipu do domu. I kolejni biegacze, kolejny jest pan Maczkowiak, widzimy. Synowie zostawili trochę ojca z tyłu, ale nie wiele. Ojciec cały czas na biegu, pan Grzegorz Maczkowiak, Czerniewo biega, właśnie przekroczył linię mety i kolejny zawodnik, Nowicki Dominik, Strzeleśnia, grupa Strzeleśnia, przydała mocna. Pary z Krakowów, Agnieszka Kędzielska, ta pani zaczynają biegać, Domodowska Orda, Czerniewo. Widzimy coraz więcej tych zawodników, zresztą na co dzień widzimy, że trenują. Pan Michał Wiśniewski, proszę. Kiedyś piłkarz, a dzisiaj biegacz. Ma zdrowy chłop do biegania i bardzo dobrze. Się dzieje w Czerniewie, wokół Czerniewa. Być może jakieś trasy biegowe w przyszłości powstaną ze ścieżkami rowerowymi. W tym kierunku myślę, że powinniśmy iść, byśmy mogli jeździć rowerami, biegać bezpiecznie wokół Czerniewa. To też mamy warunki, myślę, że całkiem niezłe, bo jednak lasy czerniewskie mają taką możliwość, że bezpiecznie możemy realizować treningi, nie kolidując z autami, z motocyklistami. I kolejni zawodnicy dobiegają na metę. My oczywiście cały czas wypatrujemy zawodników z koszulkami Czerniewo biega, albo Czerniewo chodzi. Każdy mimo zjazdu, zbierający do mety. Brawo, brawo, kontyłeczka, piekająca, brawie. I są walki, to jest na ostatnich metrach. Uważamy oczywiście na nasze małe pociechy, żeby nie wybiegły na jezdnię, żeby nie wpadły pod rozpędzonego biegacza. Coraz więcej. To jest ta grupa, która biega na równym poziomie, rekreacyjnie, więc matka wynika pewnie już wyrównana na tym odcinku. Potem widzimy, że walka do końca, rywalizacja trwa po całym dystansie. A na ulicy Pałacowej robi się coraz kolor i widzimy telewizję na telewizji bardzo dobrze. Widać, kto maszeruje, kto biegnie. Możemy po sylwetce rozpoznać zawodników. Być może członków rodziny, przedstawicieli rodzin na biegu Czerniejskim. Mnóstwo biegu Czerniejskim. Dobra. Jeszcze jedziemy dalej. I na to podążenie do końca i o długość mocno prawie. Ile na pani Marzena strzelesza. A my, że strzelesza przybrało silną ekipę. Pani Marzena na zadaniu wokisto jest w szkole. Strzelesza bardzo aktywna. Potem z siostrą Mistrzynią trenują. Pani Marzena pije, pani Mistrzyna wydaje. I mamy pani Mistrzynią tak biedną. Pani Polina Roczyńca, to jest pani Kamiczyńcy, to jest pokażę. Tak jest, ten kraj dużo. W zeszłym roku pani Marzena też, którą się tutaj ładnie wlatała na podium. Była trzecia. I pani Lucja Gaweta, pani Lucja Gaweta od lat przeżyje w Kapilem. I od lat gdzieś tam się wokół podium też skręci, czyli się czołowa domowniczka. Czołowa domowniczka jest wiedzna. Pokrajowa się biegi. Piękniejsze do Europy, piękniejsze do Europejskich. Brawo.
Tam jest Adam. Zapraszam, ale... I walka do końca. Walka do końca, walka do końca. Być może oczekuje się lepsze biegania są. Tak, bo to widać smutki na twarzach zawodników. Pogodany genera Nowogrodzkiego, który idzie poprognować swoje zawodnicze i córce. Pewnie się nagrodą, która musi podzielić teraz z Tomczym. Miała to tamto. Trener i menadżer ma udział. I mamy Piotr Wiśniewski, czerwienie mężczyzna. Na udało. To rozumiem swoich właśnie ciężko pracujących i przy okazji wydających. Jeszcze opiekuje się rodziną, to jest najważniejsze. A z tego co pamiętam, to pana tylko córka wygrała. Tak jest, wygrała, wygrała 5 przedszkolaka, ale proszę. Jaki dobry przykład. Teraz córka dała przykład ojcu, czy ojciec córce. Ciekawe. Zresztą nie da się tak naprawdę bardzo, że biegamy. Całą rodziną. I ja to po prostu wszystkim wodę. Brawa. Dobra, ja to po prostu nie dałem na to. Proszę Państwa, drodzy zawodnicy, szacunków dla zawodnicy, jak mówiłem wcześniej, jest możliwość wypowania się po biegu. Kierujemy się po biegu, czyli staramy się wypowiać na cały dzień styczny. Cała dzień styczna jest przy budynku policji, a budynek policji jest niedaleko Biedronki, a gdzie jest Biedronka, wygląda wszyscy doktorzy do Biedronka. Więc czekamy na początek. Biedronki za Biedronką, patrzymy w prawo, jest budynek policji, a przy budynku policji jest sala gimnastyczna i tam możemy się ogarnąć w chłodnych powierzchniach w sali gimnastycznej i przygotować wspaniałe wizualnie na dekorację. Oczywiście dekoracje będą przeprowadzane. Dobra, modwa, przypominam, że nagradzamy oprócz kategorii Open, także nagradzamy kategorii Wiekowe. Następnie najstarszego uczestnika naszego biegu, jak co roku znamy to wyłoniamy i zależy od płci najstarszym i nadawamy podzianka, więc sami już nadawamy podzianka, zostaje takim podzianką, bo to już będzie rok z rzędu. Pana Wójta Wąsiewa przygotuje nagrody dla pan kategorii Nordy Głogi. Pierwsze 3 miejsca w kategorii Nordy Głogi. Piękno nagradzane, no tak jakby poza regularnie, czyli to nagrodzane podzianka i tego 3 lat mamy tą nagrodzoną podziankę. Dobra, przygotowałam, czyli panie Wójta Wąsiewa przygotuje pierwsze 3 nagrody w kategorii Nordy Głogi. Dla pan. Pan wycielony słynny tenisik, pan Warska Joanna, pan Marek. Zobaczy na co ten pan Marek uczy w szkole podstawowej. W mieście
przesympatycznie zrobisa. Wydaje się świetny przykład swoim podopiecznym, jak należy stawać wolną chwilę. To tak powinno stawać się wygrać. Tak nie, już mamy panie Bogarasie z kitami, ale uśmiechnięte, żeby zobaczyć, bo będzie wygrany wpływa na wydzielanie i oczywiście głową szczęścia i pomimo tej oblecze walki w trasie, pomimo palącego słońca, zawodnicy kończą bieg i nawet jeśli na początku pisał jest grymas, to po chwili gości szeroki, musimy zachodzić. Nagle nie wiadomo dlaczego staje się na to zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że będzie się ukończył biegać, ale gdy tam te wypaliły to na normalu szczęścia. To jest sam istotne, który jest wydzielany i na pewno to pomaga same poczucie. I mamy kolejny zawodników, pan Bogdan Waluszyński. Nie wiadomo, co w tym roku będzie, ale przez ostatnie lata pan Bogdan Waluszyński to był ten zawodnik, który dzielił nagrodę w kategorii najstarszy zawodnik. Ja mam jego tutaj na to zadania i naprawdę wygląda na tego kolejowego, ciekawe na tym roku, czy to pan Bogdan. Ustawowy projektualny zgadnie na górę dla najstarszego. Szybko życzę tam proszę się pan na przykład zagościć w czerwcu. Prawda, prawa na kolejnych wyników biegnący. Widzimy na Pałacowej, zobaczcie. Widzimy tam też jedno czarne kolejne widać. Chciałbym Czerniewa, czyli na pewno Czerniewa biega. I tak widzę, to pewnie będzie Maciej Kuczyński na trasie, jego biega za 2 km. Grać pani Marzeny Kuczyńskiej, pani Marzeny Kuczyńskiej z domu, tak? Czyli Unii, czyli jest męża tutaj w domu. Maciej Kuczyński kiedyś po prostu piłkę, łączy się z bieganiem, czyli gdzieś tam ten nawyk aktywności pozostał, to powinno być. Mówimy się aktywizujemy, że tam wybywamy zdrowy, bo tak to Thank you.
Thank you.
będę jeździć.